Ścieżka zdrowia. Pięciominutnik. Muzyka a zdrowie. Witam Was ponownie w cotygodniku Ścieżka Zdrowia. Z tej strony Bartosz z kanału Bądź Wdzięczny. Jest wtorek, godzina 21:21, 45 tydzień roku 23, a ja zapraszam Cię do odcinka Tybetańskie gongi i misy. Zapewne wiesz, że tybetańskie gongi i misy to instrumenty muzyczne o długiej tradycji, wywodzące się z regionów Himalajów. Wykonywane ręcznie z miedzi, brązu lub innych stopów, te instrumenty mają nie tylko piękny dźwięk, ale także głębokie znaczenie w kulturze Tybetu i okolicznych regionów. Wiadomo, że tradycyjne gongi i misy były używane podczas ceremonii religijnych, medytacji i rytuałów na całym świecie. Ich dźwięki służą do kontaktu z duchami, medytacyjnego skupienia i uzdrawiania. Przez wieki instrumenty te były przekazywane z pokolenia na pokolenie i stanowiły ważną część duchowego życia. Zainteresuje Cię pewnie fakt, że tybetańskie gongi i misy są zwykle ręcznie kute z różnych stopów metali, takich jak miedź, brąz, cyna, srebro czy złoto. Każdy instrument ma swoją unikalną konstrukcję i dźwięk, który jest wynikiem stosunku między średnicą masy a jej grubością. Dźwięki generowane przez te instrumenty można podzielić na kilka rodzajów w zależności od częstotliwości. I tak, miski rezonansowe. Są to duże misy, które częstotliwość oscyluje w niższych zakresie, często poniżej 200 Hz. Te misy mają bogatszy i bardziej donośny dźwięk, który może być wykorzystywany do relaksacji i medytacji. Niesamowite jest także to, że gongi generują głębsze dźwięki o niższych częstotliwościach, często poniżej 100 Hz. Dźwięki te mogą być potężne i przypominać dźwięk burzy. Gongi są często używane, aby wprowadzić w stan medytacji i wyostrzyć zmysły. Misy lekko dzwoniące to są misy, które mają wyższe częstotliwości dźwięków, zazwyczaj wynoszące od 200 do 400 Hz. Są delikatniejsze w brzmieniu i często wykorzystywane w celach terapeutycznych, aby działać na bardziej subtelne poziomy ciała i psychiki. A co na to współczesna terapia? Posłuchaj, bo to ciekawe. Terapia dźwiękiem wykorzystuje gongi i misy tybetańskie jak narzędzia do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. Terapeuci dźwiękiem wykorzystują rezonans i harmonię dźwięków tych instrumentów, aby wpłynąć na stan umysłu i ciała pacjenta. Niesamowite jest to, że według zwolenników terapii dźwiękiem gongi i misy generują dźwięki, które pomagają w harmonizacji energii w ciele. Ta harmonizacja ma na celu przywrócenie równowagi i zdrowia zarówno w wymiarze fizycznym, jak i energetycznym. Nic nowego, ale przypomnę Ci, że dźwięki gongów i mis tybetańskich są znane z tego, że pomagają w redukcji stresu i proponują głęboką relaksację. Słuchanie dźwięków tych instrumentów może prowadzić do obniżenia poziomu kortyzolu, hormonu stresu i poprawić samopoczucie. A to jest niesamowite, posłuchaj. Terapia dźwiękiem za pomocą gongów i mis może być także stosowana do łagodzenia bólu. Dźwięki te mogą działać na poziomie komórkowym i pomagać w zmniejszeniu odczuwalnego dyskomfortu. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób cierpiących na przewlekłe bóle, takie jak migrena czy bóle reumatyczne. Wielu pacjentów, którzy poddali się terapii dźwiękiem z użyciem gongów i mis tybetańskich, podkreśla ich pozytywne efekty na swoje zdrowie i samopoczucie. A tak znajoma, z którą rozmawiałem na ten temat, opisała w mailu do mnie swoje odczucia co do koncertu misji gongów. Na koncert misji gongów wybrałam się w poszukiwaniu nowej formy relaksu i ciekawości. Było wspaniale. Mam problem z natłokiem myśli i przy żadnej muzyce, dźwiękach nie potrafię ja się wyciszyć jak podczas koncertu. Dosłownie czujesz, jakby grały w twojej głowie, nie słyszysz nic innego. Dodatkowo zapach kadzideł, kocyk. Niesamowite przeżycie. Terapia dźwiękiem z wykorzystaniem gongów i mis tybetańskich stanowi doskonały przykład tego, jak muzyka i dźwięki mogą wpływać na nasze zdrowie i dobrostan. Jest to także dowód na to, że tradycje dźwiękowe przekazywane przez wieki wciąż mają znaczenie i zastosowanie w dzisiejszym świecie. Pomagają ludziom w różnych aspektach zdrowia fizycznego i psychicznego. Już niedługo na kanale Bądź Wdzięczny 30-minutowy seans gongów, na który już teraz Cię zapraszam. Jakby ktoś był zainteresowany zakupem gongów i mis, w sklepie wibracje.pl można zakupić takie instrumenty z rabatem 10% używając kodu MIŁYBARTEK23 przy składaniu zamówienia. A teraz
jak zawsze na koniec 3 razy D, czyli dziękuję, że byłeś ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za każdą łapkę w górę, jestem wdzięczny za każdą subskrypcję i dzięki za każdą kawę postawioną na buycoffee.com/muzyka na zdrowie. Ekstra dnia!